Zacharias 2, also Kapitel 2, Hagai Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 9. Księga Ageusza, drugi rozdział od 1 do 9 wiersza. W 7 miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło w proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów to Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, i do całej rzeszy reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehozadaka, bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępu. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępu. Jeszcze raz, za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię i morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów. Napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępu. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępu. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępu, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępu. Wir hatten gesehen, dass der Prophet Hagai das Volk ermuntert hat zu bauen. Widzieliśmy, że prorok Ageusz wzywał lud, by budowali, tak ich podpierał w tym. Und jetzt finden wir, dass dieser Prophet von Gott beauftragt wird. I teraz widzimy, że ten prorok ma zadanie dane od Boga. Als sie begonnen hatten zu bauen, gdy oni zaczęli budować, dass er ihn, sie ermuntert, dass der Herr ihnen beisteht bei diesem Bau. Że on ich wzmacniał, mówiąc im, że Pan będzie z nimi przy tej budowie. Und dass er blickt, er gibt einen Hinweis darauf, welche Herrlichkeit der zukünftige Tempel haben wird. I on daje wskazówkę, jaką chwałę będzie miała ta właśnie przyszła świątynia. Hier im zweiten Vers finden wir, dass zum dritten Mal er den Überrest des Volkes Gottes anspricht. Tutaj w drugim wierszu widzimy, po raz trzeci jest mowa do resztki ludu. Der Überrest hat für das Herz Gottes einen besonderen Wert. Ta resztka ma dla serca Bożego szczególną wartość. Wir finden den Überrest zum ersten Mal ausführlich erwähnt in der Geschichte des Elia. Po raz pierwszy tą resztkę mamy wymienioną w historii Eliasza. Da war das Volk dem Götzendienst verfallen. Ten lud wtedy oddawał cześć bałwanom. Und Elia hatte gebetet, dass doch eine Hungersnot kommen möchte. I Eliasz modlił się, by nastał głód. Und nach 3,5 Jahren Hungersnot, i po 3,5 roku głodu, da konnte er den König Ahab auffordern, mógł on wezwać króla Ahaba, alle Götzenpriester zu versammeln, by zgromadzić wszystkich proroków tych bożków, die Diener des Baal, sług Baala, eines unmoralischen Götzendienstes, to był bóg niemoralnej służby, und er stellte sich ihnen in der Kraft Gottes gegenüber, i on stanął im naprzeciw mocy ducha, und sagte, der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei, soll Gott sein. I on im powiedział, ten Bóg, który odpowie ogniem, ten jest Bogiem. Und die Priester des Baal brachten ihr Opfer dar. I ci prorocy Baala składali swoje ofiary. Und dieser Götze hörte nicht. I to bóstwo nie słyszało, nie odpowiedziało. Hörte nicht auf ihr Gebet. Nie słyszało ich modlitwy. Und dann trat Elia hin und brachte dem wahren Gott ein Opfer. I wtedy wystąpił Eliasz i złożył tą
ofiarę temu właściwie prawdziwemu Bogu. Dem Gott des Volkes Israel. Bogu, który był Bogiem ludu izraelskiego. Und Gott antwortete mit Feuer. I Bóg odpowiedział ogniem. Und das Volk rief aus: Der Herr oder Jehova, er ist Gott. I Pan zawołał: Pan czy Jehowa, on jest Bogiem. Und Elia tötete die Priester des Baal. I Eliasz zabił tych proroków Baala wtedy. Und dachte, damit ist der Götzendienst beseitigt. I myślał, że przez to już jest to bałwochwalstwo wśród ludu wyplenione. Aber der Götzendienst war immer noch in den Herzen des Volkes. Ale to bałwochwalstwo było nadal w sercach tego ludu. Und er wurde jetzt von der Frau des Königs Ahab, von der Isabel bedroht. I teraz Eliasz groziło mu niebezpieczeństwo ze strony Izabel. Die hat ja das gefördert, dass der Baalsdienst in Israel aufkam. Ona dążyła do tego, by ta służba Baala była na nowo zniecona wśród Izraela. Und sie drohte Elia zu töten. I ona chciała zabić Eliasza. Da war Elia ganz verzweifelt. I Eliasz całkowicie zwątpił wtedy. Und als er in der Wüste war, gdy był na pustyni, und er den Ginsterstrauch, i był pod tym krzakiem jałowca, da hat er Gott gebeten, er sollte ihm das Leben nehmen. I prosił Boga, by mu zabrał życie. In 1. Könige 17-19. Pierwsza Królewska 17-19, to o tym czytamy. Und dann führte ihn Gott an den Berg Horeb. I wtedy Bóg przyprowadził go na górę Horeb. Und erscheint ihm dort. I objawił mu się. Und dann klagte Elia. I tam Eliasz narzekał. Und das können wir alle gut verstehen. I my zapewne dobrze to rozumiemy. Er sagt, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. I powiedział wtedy, tylko ja sam zostałem i jeszcze nastają na moje życie. Aber was war die Antwort Gottes? Ale jaka była odpowiedź Ludu Boża? Ich habe 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Zostawiłem sobie resztę 7000 ludzi, którzy nie ugięli swoich kolan przed Baalem. Wir sehen, dass wir oft, dass unser Blick oft zu klein ist. I widzimy, że nasz wzrok, nasze spojrzenie często jest zbyt krótkie. Wir sehen nur uns selbst. Widzimy tylko nas siebie. Und nicht wie der, wie unser Herr und Heiland eine große Anzahl von wirklich Gläubigen in dieser Welt hat. A nie tak jak nasz Pan i Zbawiciel, nie widzimy tej wielkiej liczby wierzących, którzy są. Sicherlich haben sie sich nicht öffentlich auf die Seite des Elia gestellt. Z całą pewnością oni wtedy nie postawili się tak jawnie po stronie Eliasza. Aber es waren solche, die nicht ihre Knie vor dem Baal gebeugt hatten. Ale to byli tacy, którzy nie ugięli swoich kolan przed Baalem. Die im Götzendienst nicht verfallen waren. Którzy nie popadli w tą służbę bałwochwalczą. Wie gütig ist doch unser Gott. Jakże dobrotliwy jest nasz Bóg. Wir finden dann, wenn wir das Wort Gottes so nach und nach durchforschen, dass ein Überrest immer wieder gefunden wird. I jak będziemy badali Słowo Boże, to zobaczymy, że ciągle na każdym miejscu jest mowa o tej resztce, która gdzieś została. Der Prophet Jesaja hatte einen Sohn. Prorok Izajasz miał syna. Den nannte er Shea Jashub. Którego nazwał Shea Jashub. Und dieser Name bedeutet, der Überrest wird umkehren. A to imię oznacza, ta resztka zawróci. Das ist sicherlich auch ein wesentliches Kennzeichen für einen Überrest. Er wird umkehren zu seinem Gott. To jest ta widoczna cecha tej resztki właśnie, że ona zawróci do Boga. Das lesen wir in Jesaja 7. Izajasza 7 rozdział. Vers 3. Der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hin,
Ahas entgegen, du und dein Sohn Seher Jakub. Da heißt es, 7 rozdział, 3 wiersz, wtedy Pan rzekł do Izajasza, być naprzeciw Ahaza ze swoim synem Seher Jakubem. No. In unserer Anmerkung heißt es, der Überrest wird umkehren. I w naszym dopisku jest właśnie to imię przetłumaczone, resztka zawróci, ten Seher Jakub. Und in Jesaja 10, Vers 21 heißt es dann, Izajasza 10, 21, oder Vers 20 schon, 20 wiersz już, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Wahrheit. I stanie się w owym dniu, Izajasza 10:20, i stanie się w owym dniu, reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który jest, lecz wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Also ein Kennzeichen des Überrestes ist, dass er sich auf den Herrn, auf seinen Gott stützt. A więc jest to cecha charakterystyczna tej resztki, która opiera się na Bogu. Und dann wird in Vers 21 gesagt, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. 21. Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga Mocarza. Es gibt eine Reihe von Stellen, die von dem Überrest reden. I jest mnóstwo miejsc, które mówią o tej resztce. Aber wesentliche Kennzeichen des Überrestes, ale te szczególne cechy tej resztki finden wir in dem Propheten Zephania. Widzimy właśnie w proroku Sofoniaszu. Da heißt es in Vers, Kapitel 3, Vers 13, 3 rozdział, 13 wiersz, der Überrest wird kein Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden werden. 3:13, resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Und hier im Propheten Haggai haben wir gesehen, a tutaj w roku Ageuszu widzieliśmy, dass der Überrest auf das Wort Gottes hörte, że ta resztka słuchała słowa Bożego, und dass der Überrest anfing zu bauen, i że ta resztka zaczęła budować. Und hier wird jetzt in Kapitel 2, Vers 2, der Überrest angesprochen. I tutaj jest właśnie w drugim wierszu Ageusza, drugi rozdział, mowa właśnie do tej resztki ludu. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim się wam dziś przedstawia? Sie hatten ja angefangen zu bauen. Oni zaczęli budować. Aber wenn sie ihr Werk mit dem Tempel Salomos verglichen haben, ale gdy oni porównali swoje dzieło ze świątynią Salomona, dann mussten sie traurig ihre Augen niederschlagen. To wtedy ze wstydem musieli opuścić swoje, ze smutkiem musieli opuścić swoje oczy. Wie gering kam ihnen doch das Werk vor, das sie jetzt taten. Jakże marne było to ich dzieło, które teraz wykonywali. Geht es uns nicht auch so, wenn wir an den Anfang der Christenheit denken? Czy i nam nie mamy i nie jesteśmy w takiej samej sytuacji, gdy pomyślimy o początkach chrześcijaństwa? Wie Gott in großer Macht gewirkt hat, jak Bóg działał w wielkiej mocy. Auf die Predigt des Petrus hin kam 3000 zur Bekehrung. Podczas przemówienia Piotra nawróciło się naraz 3000 ludzi. Und danach lesen wir, dass die Zahl der Gläubigen auf 5000 Männer gestiegen ist. A potem kawałek dalej czytamy, że ta liczba wierzących wzrosła do 5000 mężczyzn. Dazu kommen noch die Frauen und die Kinder. A do tego trzeba jeszcze doliczyć żony, czy kobiety i dzieci. Und wenn wir heute an unsere Tage denken, a gdy my dzisiaj myślimy o naszych dniach, wie viel Entmutigung gibt es doch? Ile takiego rozczarowania albo takiego
Entmutigung. Brak Trauer, takiego smutku, zamęczenia, takiego braku, nie mamy ochoty, brak optymizmu. Wir empfinden deutlich unsere Schwachheit. I dobitnie odczuwamy właśnie naszą słabość w tym. Aber jedes Mal, wenn ich hier nach Krakow oder die umliegenden Versammlungen gekommen bin, ale za każdym razem, gdy bywałem tutaj wśród was, czy w Grabowie, czy w tych pozostałych miejscach zgromadzania się, dann gibt es doch die Freude, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. To jest ciągle ta radość, że ludzie się nawracają. Und noch eine größere Freude, i jeszcze większa radość, dass Kinder Gottes den Weg gefunden haben, der nach den Gedanken Gottes uns in seinem Wort gezeigt. Że są dzieci Boże, które znalazły drogę, którą pokazuje nam Słowo Boże, która jest drogą, która jest według myśli Słowa Bożego. Ist das nicht eine Ermunterung in unseren Tagen? Czyż to nie jest posilenie w naszych dzisiejszych dniach? Sicherlich ist vieles schwach. Z całą pewnością jest wiele słabości wśród nas. Aber die Gnade Gottes dürfen wir doch immer wieder bewundern. Ale tą łaskę Bożą ciągle na nowo możemy podziwiać. Und so wurde der Überrest des Volkes Israel damals auch ermuntert. Właśnie ta resztka była posilana. Zuerst wird ihnen vorgestellt, najpierw jest im przedstawione, sie sollten, die Alten unter ihnen sollten sich daran erinnern, wie war es denn früher gewesen mit dem Tempel. Ci starsi wśród nich mieli sobie przypomnieć, jak to było wcześniej z tą świątynią, jak ona wyglądała. Und der Prophet stellt ihnen die Frage, ist es, was ihr jetzt baut, nichts, wie nichts in euren Augen? I prorok tutaj zadaje im pytanie, czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Ale dann wird ihnen gesagt, ale jest to nie ta przemowa. So spricht der Herr, sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehozadaka. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Und arbeitet. I do dzieła. Auch wenn wir uns schwach fühlen. Również i gdy my czujemy się słabo. Und das Werk gering ist. I nasze dzieło jest marne, wollen wir uns nicht entmutigen lassen. To nie chciejmy się zniechęcać, sondern arbeiten. Ale pracujmy. Das bedeutet, am Hause Gottes bauen. A to oznacza, budujmy dom Boży. Und der Herr freut sich, wenn er solche findet, die von Herzen ihm dienen. A Pan cieszy się, gdy widzi takich, którzy z serca mu służą. Und dann wird ihnen die Verheißung gegeben. Następnie jest im dana obietnica. Als erstes, ich bin mit euch. Po pierwsze, ja jestem z wami. Wenn wir in Treue uns nach dem Worte Gottes verhalten, gdy my wiernie zachowujemy to, co Słowo mówi, dann haben wir die Verheißung, dass mit uns ist. To mamy tą obietnicę, że On będzie z nami. Diese Verheißung hatte auch das irdische Volk Gottes. Tą obietnicę miał też lud Boży. Als sie durch die Wüstenreise gezogen sind, gdy oni szli przez pustynię, hatten sie ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart. To mieli widoczny znak Jego obecności. Da war die Wolkensäule, tam był ten cup, obłok z obłoku, und nachts die Feuersäule. A w nocy był ten słup ognia. Oder als der Opferdienst eingerichtet wurde, albo gdy ta służba ofiarna była ustanowiona, da verzehrte das Feuer Gottes das Opfer. To wtedy ten ogień Boży strawił tą ofiarę. Wir möchten oft auch gerne solche sichtbaren Zeichen haben. My też bardzo często chcielibyśmy mieć takie widoczne znaki. So wird sich der Herr in unseren Tagen nicht zeigen. Ale w naszych dzisiejszych czasach Pan nam się tak nie objawi. Und trotzdem
dürfen wir im Glauben die Gegenwart unseres Herrn Jesus erfahren. A mimo wszystko możemy wierzyć w obecność Pana Jezusa pośród nas. Ist das nicht i możemy jej doświadczać. Kostbare Verheißung, wenn der Herr Jesus sagt, czyż to nie jest bardzo kosztowna obietnica, gdy Pan Jezus mówi? Da, wo zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Und war das nicht ein gewaltiges Erlebnis, als die Jünger des Herrn nach der Kreuzigung am Abend versammelt waren? I czyż to nie było wspaniałe, gdy ci uczniowie Pana po ukrzyżowaniu byli wieczorem razem zgromadzeni? In der verschlossenen Tür. Za zamkniętymi drzwiami. Und dann stand der Herr in ihrer Mitte. I wtedy stanął Pan pośrodku nich. Da heißt es, da freuen sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. I tam czytamy, i uradowali się uczniowie, gdy ujrzeli Pana. Und so wollen wir auch im Glauben das erfassen. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Chcielibyśmy to też tego się uchwycić w wierze. Ja jestem z wami, mówi Pan. Das zweite, die zweite Verheißung, die ihnen gegeben wird, das Wort, das ich mit euch, in Vers 5, das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, bestehen in eurer Mitte. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Haben wir nicht das Wort Gottes in der Hand? Czyż my nie mamy Słowa Bożego w ręce? Gott hat Männer benutzt, um seine Gedanken niederzuschreiben. Bóg używał różnych mężów Bożych, by jego myśli zapisali. Wir lesen im zweiten Petrusbrief, w drugim liście Piotra czytamy, heilige Männer Gottes redeten, getrieben durch den Heiligen Geist. Święci mężowie Boży mówili czy pisali pędzeni Duchem Świętym. 2 Petrus 1, Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. 2 Piotra, 1 rozdział, 21 wiersz. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Also durch den Geist Gottes hat er es ihnen eingegeben, was sie niederschreiben sollen. A więc przez Ducha Świętego było im podawane to, co mieli zapisywać. Und im zweiten Timotheusbrief, a w drugim liście do Tymoteusza, da schreibt Timotheus, Tymoteusz pisze, Vers 16, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Drugi do Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben. A więc całe pismo jest dane przez Boga. Oder eingehaucht. Albo natchnione. Und im Lateinischen heißt es inspiriert. A w języku łacińskim jest to natchnione. Użyte jako zainspirowane. Deswegen wird häufig von der Inspiration des Wortes Gottes geredet. Dlatego często mówi się o inspirowanym Słowie Bożym. Die modernen Theologen zergliedern Gottes Wort. Nowocześni teolodzy rozdrabniają Słowo Boże. Rozdrabniają. Es wird uns selbst bezeugt, dass Gott uns das so gegeben hat. Ale my to mamy potwierdzone, że to Bóg nam tak dał. Und welch eine Kraft gibt uns Gottes Wort im Glaubenskampf. A jaką siłę daje nam Słowo Boże w tej walce wiary. Wenn wir uns auf menschliche Ausführungen stützen, gdy my się podpieramy na tych ludzkich wywodach, dann ist das wertlos. To wtedy to nie ma żadnej wartości. Wenn wir uns im Glaubenskampf auf Gottes Wort stützen, ale gdy my w tym boju wiary
opieramy się na Słowie Bożym, dann haben wir Kraft, den Verführungen des Teufels zu widerstehen. To wtedy mamy siłę, by ostać się tym zwodniczym myślą szatana. Nicht den Listen des Teufels zu verfallen. By nie upaść pod tą nie poddać się tej jego chytrości. Wir haben die Aufforderung, widersteht dem Teufel und wird von euch fliehen. I mamy to wezwanie, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Die dritte Verheißung, die hier dem Überrest des Volkes gegeben wird, ist trzecia obietnica, którą ta resztka otrzymała. Und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Mój duch jest stale wśród was. Bei der Wiedergeburt, wenn ein Mensch sich bekehrt, przy nowonarodzeniu, gdy człowiek się nawraca, empfangen wir den Heiligen Geist als Siegel, als Unterpfand unseres Glaubens. To wtedy otrzymujemy Ducha Świętego jako tą pieczęć naszej wiary. Für die Kinder möchte ich das lesen. Przeczytam to dla dzieci. Dass sie das im Herzen haben. Aby to miały w sercach. Dass ihnen der Heilige Geist gegeben worden ist. Że im też, że jest dany ten Duch Święty. Da heißt es in Epheser 1, Vers 13. Efezjan, 1 rozdział, 13 wiersz. In dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, also zuerst kommt es auf das Hören des Wortes Gottes an, w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię odbawienia waszego i uwierzyliście w niego, a więc najpierw chodzi o słuchanie. Dann kommt es auf den Glauben an. Potem jest wiara. Dass wir das Wort annehmen. Abyśmy to słowo przyjęli. Und dann heißt es, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. I wtedy mamy to napisane, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Also jeder, der sich wirklich bekehrt hat, a więc każdy, który się prawdziwie nawrócił, seine Sünden bekannt hat, wyznał swoje grzechy und daran glaubt, dass der Jesus seine Sünden gesühnt hat, i wierzy w to, że Pan Jezus oczyścił jego grzechy, zmazał jego grzechy, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ten jest zapieczętowany Duchem Świętym. Und es wird uns ja im Matthäus, im Johannesevangelium gezeigt, wozu wir den Heiligen Geist empfangen haben. I w Ewangelii Jana mamy pokazane, po co otrzymaliśmy tego Ducha da Świętego. I kapitel 14, 14 rozdział Ewangelii Jana. Vers 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jana 14,26, lecz pocieszyciel albo niemieckim orędownik, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Und in Kapitel 16, Vers 13, 16, rozdział 13, wiersz, heißt es, und wenn jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę. Denn wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was hören wird, wird reden. Und das Kommende wird euch verkündigen. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird empfangen und euch verkündigen. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Welch eine Gnade, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Cóż za łaska, że otrzymaliśmy Ducha Świętego. Das gibt uns Kraft in den Schwierigkeiten und Nöten unseres Herrn, auf ihn zu vertrauen. To jest właśnie, to daje nam tą siłę, by w tych trudnościach i biedach ufać naszemu Panu. Das ist auch eine Kraft, die unsere Kinder brauchen. To
to jest też siła, której potrzebują nasze dzieci. Wenn sie von anderen verspottet werden, gdy się inni z nich naśmiewają, weil sie an den Heiland glauben, ponieważ one wierzą w Pana Jezusa, dann wird der Geist Gottes sie stärken, to wtedy Duch Boży ich wzmacnia, ihnen ein Wort in Erinnerung rufen, i też im da słowo, przypomni im słowo, durch das sie Kraft haben, den Versuchungen zu widerstehen. Dzięki któremu będą miały moc, by ostać się w czasie tego pokuszenia. Und nachdem die Bauarbeiter ermuntert worden sind, i po tym, gdy ci budowniczy zostali posileni, da wird ihnen noch ein Blick in die Zukunft eröffnet. To jest im otwarte spojrzenie na przyszłość. Als erstes wird ihnen gesagt in Vers 7, pierwsze, co jest powiedziane w 7 wierszu, das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Poruszę wszystkie narody. Das, worauf das Volk Israel in besonderer Weise wartete. W niemieckim jest napisane, to na co czekają wszystkie narody, przyjdzie. Das war der Messias. Czyli jest tu mowa o Mesjaszu. U nas jest to trochę. Aber alle Nationen warten auf das Friedensreich. Ale wszystkie narody czekają na to królestwo pokoju. Das war schon vor 2000 Jahren der Fall. 2000 lat temu tak samo to było. Da haben sie erwartet, dass nun endlich der Friedensbringer kommt. Czekali, że w końcu przyjdzie ten posłaniec pokoju. Aber unser Blick ist auf den Herrn Jesus gerichtet, wenn er kommen wird, um sein Reich, sein Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten. Ale nasze spojrzenie jest skierowane na Pana Jezusa, gdy on przyjdzie, by ustanowić tutaj to królestwo pokoju. Und es heißt dann, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. I jest tutaj dalej napisane, i napełnię ten dom chwałą. Am Ende des Propheten Hesekiel, pod koniec proroka Ezechiela, wird uns die Herrlichkeit des zukünftigen Tempels beschrieben. Jest opisana chwała tej przyszłej świątyni. Das war, ist der Tempel Gottes auf dieser Erde. To jest właśnie ta świątynia Boża na tej ziemi. Aber wir haben uns schon an diese andere Herrlichkeit erinnert, die der Tempel Gottes, wenn er vom Himmel her wiederkommt, haben wird. Ale myśmy już wspominali tą chwałę tej innej świątyni, która z nieba będzie wstępowała, jaką ona będzie miała chwałę. Wenn die Herrlichkeit der Versammlung vor den Augen der Menschen gezeigt wird. Gdy ta chwała zgromadzenia będzie pokazana przed oczami ludzi. Wenn der Herr Jesus inmitten seiner Heiligen erscheint. Gdy Pan Jezus objawi się pośród wszystkich swoich świętych. Und den Gläubigen damals wird gesagt, die Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. I tym wierzącym w tamtych czasach jest powiedziane, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Und ich werde an diesem Ort Frieden geben. I miejsce to obdarzę pokojem. Wir dürfen den Frieden Gottes schon jetzt genießen. A my już teraz możemy rozkoszować się, zażywać tego pokoju Bożego. Aber es wird eine Zeit kommen, wenn der Herr Jesus durch Gerichte die Erde gereinigt hat. Ale będzie taki czas, gdy Pan Jezus tą ziemią będzie oczyszczał przez sądy, dass dann ein vollkommener Friede auf dieser Erde auch sein wird. Że i na tej ziemi będzie ten doskonały pokój. Das ist das Werk unseres Herrn. To jest właśnie dzieło naszego Pana. Das ist die Gnade, die der Überrest des Volkes Gottes genießen kann. To jest ta łaska, którą może przeżywać ten lud Boży. Und das darf auch uns Mut und Kraft geben, am Haus Gottes weiter zu bauen. I to nam może dodawać siły i siły, byśmy dalej budowali ten dom Boży.